Dzień dobry dzień dobry, Paweł Biedrzycki, strefa inwestorów, zapraszam do obejrzenia analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, jak inwestować w 2023 roku. No i przede wszystkim spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta fala wzrostowa od jesiennych minimów jest tylko korektą przed kontynuacją spadków i rynek jeszcze ponowi te ostatnie dołki. Czy też najgorsze mamy już za sobą, i ewentualne spadki należy interpretować jedynie jako korektę przed kontynuacją wzrostów? Oprócz tego, będzie informacja na temat naboru do strefy inwestorów. Jak część z Was pewnie wie, a ci, co nie wiedzą, to teraz mają okazję również się dowiedzieć, my mamy takie okresy, w których można dołączyć do strefy inwestorów. Ten styczniowy jest najważniejszy. Właśnie rozpoczęliśmy nabór, no i na końcu. Poinformuję o kilku ważnych wydarzeniach, jakie będą miały w najbliższym czasie miejsce w naszym serwisie. Warto powiedzieć, że to pytanie, które postawiłem na początku tego materiału, jest no, kluczowe, ponieważ ten ruch wzrostowy, jaki widzieliśmy chociażby na indeksie WIG, bardzo mocno ustawił rynek, no i w tej chwili musimy się zastanowić, nad tym, co ono oznacza i czy mamy go interpretować jako potencjalny początek ruchu wzrostowego, może nawet na historyczne maksima, czy też jakąś pułapkę nabyki przed kontynuacją spadków. Zanim usłyszysz moich argumentów, jak ja postrzegam obecną sytuację rynkową, daj znać w komentarzach, jaki ty scenariusz dla rynku przewidujesz, no bo to mniej więcej pokaże nam, jakie jest nastawienie inwestorów. No to zacznijmy od tego, jak ja to w tej chwili widzę. Przypominam, że na początku września nagrywaliśmy, przygotowaliśmy taką analizę wideo, w której mówiliśmy o tym, że no, na polskim rynku giełdowym jest tanio i należy zacząć myśleć nad kupowaniem akcji. No, te wideo okazało się dość dobrym momencie nagrane, bo rzeczywiście od tej jesieni mieliśmy taki spektakularny trend wzrostowy na indeksie WIG, bardzo mocne wzrosty, część inwestorów no, przeciera oczy ze zdziwienia, no bo rzeczywiście ta fala wzrostowa jest imponująca i teraz pojawiają się wątpliwości, czy mamy raczej do czynienia z czymś takim jak, nie wiem, ta pierwsza fala pokowoidowej panice, i ewentualnie w tej chwili należy każdą przecenę interpretować jako korektę przed kontynuacją wzrostów, czy też no wprost przeciwnie, czeka nas yy, dalsza przycena? No, moim zdaniem ja jestem optymistą, uważam, że najgorsze już jest za nami, yy, i tutaj yy, za tym przemawia szereg yy, argumentów. Po pierwsze, proszę zauważyć, że my na jesieni tymi pesymistycznymi nastrojami praktycznie dyskontowaliśmy potencjalny armagedon w europejskiej gospodarce zimą, prawda, no przecież wszyscy pamiętamy analizę, że zabraknie nam gazu, prądu ropy, nic nie będzie okazuje się, że te wszystkie analizy no, były przesadzone i można powiedzieć, że nic wielkiego się nie wydarzyło oczywiście nam sprzyja pogoda i tak dalej no ale prawda jest taka, że no, kryzysu takiego jaki był przewidywany i wyceniany może przez rynek, nie ma. W tej chwili jesteśmy po bardzo mocnym ruchu, i potencjalna korekta, im będzie ona płytsza i mniej dotkliwa, tym będzie to zapowiadać dużo silniejszym ruch wzrostowy. No bo umówmy się: wielu inwestorów po prostu jest poza rynkiem, uciekli. No, i teraz boją się kupić, no bo liczą pewnie na spadki, bardzo duża część jest takich inwestorów, a z drugiej strony, no w takich sytuacjach ci bardziej doświadczeni inwestorzy, jeżeli widzą bardzo duży potencjał, no to nie będą oddawali, nie będą dawali okazji. Więc to, jak będzie głęboka korekta, ewentualnie, bo może już była korekta, to pokaże nam tak naprawdę siłę rynku. W tej chwili, oczywiście, kluczowym Rynkiem kluczowym wykresem tego roku, 2023, już będzie dolar złoty, no bo on jest w ultraważnym momencie. No przypominam, że jak dolar spada, to polska giełda generalnie rośnie. Jak dolar rośnie, to generalnie spada. Polska giełda zachowuje się słabo. No i oczywiście temu spektakularnemu rajdowi na polskiej giełdzie, towarzyszała dość silna wyprzedaż na amerykańskiej walucie. No, z ponad 5 zł kurs spadł w bardzo szybkim tempie do 450, czyli około 10% został przeceniony. No, i to chyba, co jest dla mnie osobiście najciekawsze, no to jest fakt, że no w takim bardzo, bardzo długim okresie mamy potencjalną pułapkę nabyki powyżej historycznych maksymów z 2000 roku. Ja to mówiłem 3 czy tam 4 miesiące temu, że taki scenariusz jest prawdopodobny, jeżeli taka pułapka nabyki by się uformowała, no to to jest bardzo byczy sygnał dla polskiego rynku akcji. Umacniający się polski złotych, czyli tracący na wartości dolar będzie no, silnym napędem dla kursów akcji na polskiej giełdzie. I to chyba jest tak naprawdę w tej chwili kluczowe. Czy rynek rzeczywiście będzie taki realizował scenariusz? Ta dynamika tych ostatnich spadków wydaje się, że rzeczywiście tak może być. Realne jest to, że rynek będzie dalej. Gotował rozgrzane głowy kupujące dolary w szczycie po 5 zł, no i może ściągać te notowania w dół. Oczywiście takim pierwszym ważnym przystankiem no to jest te 4,20, tutaj czytelne maksima no i z tej paniki covidowej no i oczywiście też z 2017 roku 2016 no i jeżeli doszłoby do ich przełamania no to tak naprawdę idziemy na poniżej 4 zł tak więc no to by była bardzo silna wyprzedaż na amerykańskim dolarze która no i może się wydarzyć no bo ta miłość i zapatrzenie się w dolara była ogromna ja akurat jestem na rynku od wielu, wielu lat i te zakochanie w dolarze mnie dziwiło. Ja pamiętam rok 2008, jak wszyscy mówili, że dolar będzie warty tyle co papier toaletowy. Dzisiaj mówimy, że to jest najsilniejsza, będzie i tylko będzie zyskiwał na wartości. No, myślę, że prawda jest gdzieś. Pomiędzy, czyli w okolicy tych 3-20 dolara i no, po takim spektakularnym rajdzie, jeżeli oczywiście nie będą się działy jakieś nieprzewidywalne wydarzenia w geopolityce, przede wszystkim oczywiście na Froncie Wschodnim, no to taki scenariusz uspokojenia jest bardzo prawdopodobny, tak naprawdę my nie potrzebujemy dobrych informacji w tej chwili. Wystarczy jedynie brak negatywnych informacji, żeby rzeczywiście taki spadkowy scenariusz dla dolara, dla dolara się realizował, a to znaczy, że wzrosty na polskiej giełdzie. Idziemy dalej, to co chyba jest najciekawsze, jeśli chodzi o ten ostatni wzrost na polskim rynku, no to te zestawienie go z giełdą amerykańską, przede wszystkim z tym królem ostatniego dziesięciolecia, czyli indeksem NASDAQ. Proszę zobaczyć, że mamy po pierwsze wyprzedaż na amerykańskiej walucie, a po drugie bardzo dużą siłę relatywną indeksów polskich względem amerykańskiego Nasdaka. No, ukochany przez wszystkich indeks tak naprawdę przez te ostatnie 3-4 miesiące stoi w miejscu, a właściwie konsoliduje się w okolicy rocznych minimów. Tymczasem polska giełda jest dużo silniejsza. W ostatnich wiem, 10 latach, ja nie pamiętam, żeby. Tak dużą siłą wykazywał się polski rynek giełdowy. Myślę, że musielibyśmy się cofnąć do Hossy z wczesnych lat 2000, której pewnie większość Was nie pamięta. Ja akurat pamiętam i. To był taki okres, w którym rzeczywiście polski rynek giełdowy wykazywał się siłą na tle amerykańskiego. To jest bardzo silny argument za tym, że każdą przecenę, jaka w tej chwili będzie pojawiać się na polskim rynku, należy interpretować jako korektę przed kontynuacją wzrostów, no bo ta siła polskiego rynku jest bardzo duża i w przeszłości to zawsze zapowiadało optymizm. Żeby nie było tak słodziutko, bo trochę warto by było do tej beczki miodu wsadzić przynajmniej jedną łyżkę dziegciu, no to jest zachowanie SWIG-80. Powiem szczerze, że ja mam problem w tej chwili z interpretowaniem tego, co się dzieje pomiędzy tymi dwoma indeksami. Mam na myśli indeks WIG-20 i... SWIK 80. Z jednej strony zobaczcie charakterystykę tego odreagowania, jakie miało w ostatnim czasie miejsce. Najpierw bardzo dynamiczny wzrost na indeksie WIG 20, praktycznie ściana wzrostowa, równolegle dużo słabsze wzrosty na sw 80, następnie postój na WIG 20, no i nadrobienie trochę takich strat na sw 80. Wydaje mi się, że krótkoterminowo te indeksy zachowują się porównywalnie. Długoterminowo, mimo wszystko, cały czas SWIG-80 jest yy, dużo mocniejszy. No i oczywiście, jeżeli tu by się udało, oczywiście, przeforsować te ostatnie szczyty, no to mielibyśmy bardzo czytelny sygnał, że kontrolę nad indeksem SWIG-80 przejęli kupujący i on ma potencjał do dalszej zwyżki. I tu właściwie tyle. No. Ja jakoś patrząc po wycenach, po tym, jak zachowują się spółki. Wydaje mi się niezwykle mało prawdopodobne, żeby SWIG80 czy WIG20 ponowił te minima z października, ale wiem, że wielu inwestorów czeka na to, żeby było taniej. Czy będzie taniej? No trudno powiedzieć. Jeżeli przyjrzymy się wycenom wskaźnikowym, klasyczny CZ dla indeksu WIG oscyluje w tej chwili wokół 9, nieco ponad 9 wynosi. No i historycznie rzecz biorąc no jest najniższy od, no praktycznie zawsze, tak? No w tej Pandemii przez chwilę był nieco niżej, po wybuchu. No i okej, okay, z jednej strony to jest stanio, z drugiej strony no, nie można porównywać tych CZ-ów dzisiaj historycznych do tych, jakie miały miejsce chociażby rok czy dwa lata temu. No Oczywiście to wynika z wysokości stóp procentowych i alternatyw inwestycyjnych, jakie mamy. W postaci nie wiem, lokat terminowych czy obligacji. Okej, okay, dzisiaj mówicie, że one są poniżej inflacji, no ale zobaczymy, jak będzie za rok. Tutaj spokojnie. Tak czy inaczej, no ten pieniądz w czasie jest zupełnie inaczej wyceniany dzisiaj. Mimo, że jest 9, no ja bym nie porównywał tego historycznie do wartości 9, no bo mamy zupełnie inne środowisko stóp procentowych. Pewnie, jeżeli byśmy to jakoś urealnili byłoby wyżej no ale i tak jest na pewno nie jest drogo pamiętajmy że też wskaźniki indeksu są obarczone wieloma lanofami jak chociażby wakacje kredytowe no i tak jak mówię z jednej strony niski wskaźnik to jest dobrze bo jest taniej ale z drugiej strony on zawsze z czegoś wynika koniec końców uważam że też to pokazuje że ten potencjał do wzrostu jest. Ostatnie takie argumenty, które mówią, że rzeczywiście na tym naszym rynku coś się drgnęło, no to jest oczywiście zachowanie takich charakterystycznych indeksów, które było przez dłuższy czas w bessie, albo powinny być w bessie, tak? I pierwszym takim indeksem to jest oczywiście WIG Games. O tym indeksie też mówiłem w tej jesiennej analizie. No i on dzisiaj... No, mocno odreagował. No, jak my nagrywaliśmy tę analizę był po 13 tysięcy punktów, mało kto wierzył w gaming. Dzisiaj jest dużo, dużo więc wyżej, i praktycznie te spółki z tego sektora nie chcą spadać. No, to pokazuje, że rzeczywiście najgorsze może być za tym indeksem, a to jest taki naj, najbardziej poturbowany indeks w tej beście, bo on już zaczął spadać rok wcześniej niż cały rynek. Więc jeżeli najsłabsze indeksy już nie chcą spadać, no to oznacza, że rynek najgorszy ma za sobą. No i ostatnia kwestia, no to jest oczywiście zachowanie indeksu WIK nieruchomości. Ja wiem, że my wszyscy chcemy, żeby nieruchomości taniały, a przynajmniej większość opinii publicznej, no ale realnie jest tak, że praktycznie indeks WIK nieruchomości no, zanegował w dużej części większość tych spadków, jakie miały miejsce w 2022 roku. Jesteśmy mniej więcej na poziomach z grudnia 2021 roku, ten rajd na tych spółkach jest dość silny, no i jeżeli rzeczywiście rynek nie widzi powodu do dalszego przecanienia tego sektora spółek deweloperskich, no to być może widzi jakieś chociażby sygnały, że rzeczywiście kryteria, przydzielania kredytów w przyszłym roku mogą się nieco poluzować. Oczywiście pojawiają się jakieś nowe programy, które też mogą stymulować popyt, a dodatkowo niewykluczone, że też już zaczyna e, grać na jakieś ożywienie w gospodarce i e, potencjalne obniżki stóp procentowych. To, co dzisiaj jest kluczowe, to jest to, że my w tej chwili na indeksach giełdowych nie myślimy o wiośnie, nie myślimy nawet o początku lata, tylko już zaczynamy wyceniać scenariusze, jakie mogą się wydarzyć w drugiej połowie przyszłego roku. I oto dzisiaj toczy się gra na indeksach. Czy rzeczywiście będzie tak źle, jak wycenia to rynek? No bo, mimo wszystko, na wielu spółkach te wyceny są bardzo, bardzo niskie, zwłaszcza już nie, jakby nie konfrontując tego. Z zyskami, ale nie wiem, z aktywami, z majątkiem, z wartością księgową, które posiadają te spółki. Więc no, to sugeruje, że rzeczywiście mogą się pojawić pewne niespodzianki. Dlatego my generalnie w rok 2023 wchodzimy Umiarkowanie pozytywnie. Wbrew pozorom, ten miniony 2022 rok nie był taki zły dla inwestycji. No kto jest aktywnym inwestorem, śledzi dokładnie rynek spółki, no to myślę, że ma powody do satysfakcji. I mimo, że były okazje inwestycyjne, no to cały rynek wydaje się pozytywnie zaskakiwać w ostatnim czasie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany. Wejść z impetem w ten 2023 rok? No to oczywiście zapraszam do tego, aby dołączyć do strefy inwestorów. Zaczynamy nabór. Od stycznia można dołączyć, dołączyć do naszej spo społeczności inwestorów i wznowić swój ewentualnie abonament, analizy, komentarze, podcasty, praktyczna wiedza o przede wszystkim spółkach i inwestowaniu. No i oczywiście jak zawsze. Planujemy bonusy. Przede wszystkim w tym roku no, mamy takie dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, od 2 stycznia do 19 stycznia trwa nabór do strefy inwestorów. Od 6 do 11 stycznia trwa nabór do life learningu z Rafałem Jerzyńskim. No i w związku z tym planujemy kilka ciekawych wydarzeń. Po pierwsze, 7 stycznia planujemy opublikować podcast. Dla wszystkich naszych słuchaczy, w którym podsumujemy 2022 rok i trochę zastanowimy się nad tym, co nas czeka w 2023. Jak zwykle, no, będziemy przedstawiali swoje typy inwestycyjne na 2023 rok webinar dla członków strefy inwestorów. No i oczywiście też będziemy publikowali to w formie zestawienia. Raport, Trendy Inwestycyjne 2023 to już jest tradycja, 16 stycznia publikacja. No i dalej, otwarty webinar, jak i w co inwestować w 2023 roku dla wszystkich. No i 19 kończymy nabor. Będą oczywiście kolejne webinary na temat tych trendów. Myślę, że po tym gorącym styczniu warto jeszcze sobie zrobić taki delikatny update odnośnie tego, w którym Miejscu, jeśli chodzi o geopolitykę, makroekonomię, szeroki rynek, sytuacje międzyrynkowe jesteśmy. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem, bardzo dziękuję za uwagę. Przypominam o tym, abyście dawali mi znać w komentarzach, co wymyślicie o aktualnej sytuacji rynkowej i jaki przewidujecie scenariusz dla rynku w najbliższym czasie. Pozdrawiam i życzę dużych zysków.